Grzegorz Schetyna zwołał dziś konferencję prasową, na której w towarzystwie Alicji Chybickiej podsumował działania WOŚP oraz skrytykował plany PiS dotyczące skrócenia kadencyjności w samorządzie. Platforma Obywatelska zrobi wszystko, żeby utrzymać podmiotowość polskiego samorządu, wpływu na decyzje, obecności w systemie polskiego państwa, to znaczy skutecznego wydawania środków europejskich, stworzenia tej sytuacji, czy potwierdzenia tego, że najlepiej, kiedy władza jest bliska obywatelowi, bliska mieszkańcom, kiedy możemy wybierać swojego wójta, burmistrza, prezydenta, swoich radnych, którzy reprezentują interesy naszych lokalnych społeczności. Profesor Chybicka, podsumowując działania tegorocznego finału WOŚP, zaznaczyła, że przede wszystkim w swojej pracy zawodowej jest lekarzem i pamięta, jak sama korzystała ze sprzętu zakupionego przez fundację. Na pytanie, czy będzie kandydowała na prezydenta Wrocławia, odpowiedziała, że nie mówi stanowczo nie. Ja mogę powiedzieć tak, to w ogóle za wcześnie, żeby na ten temat mówić konkretnie. Będą prawybory, głosowanie w Platformie Obywatelskiej, nazwisk jest bardzo wiele. Rozmowy się toczą. Ja mogę powiedzieć od siebie, że ja lubię różne wyzwania. Jestem głównie lekarzem i walczę tyle lat, bo to już 42 rok, o życie dzieci chorych na nowotwory i to jest jakby główny nurt mojego istnienia zawodowego, ale lubię też inne wyzwania i zobaczymy.